Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Zapraszamy do wysłuchania książki Grahama Mura zatytułowanej Niewinny. Przełożyła Dorota konowrocka sawa Czyta Andrzej Hausner. Dla Kaitlin. Najlepszego, co ma Los Angeles. Rozdział pierwszy. Dziesięć lat w Los Angeles. Teraz. Maya Seal. Wyjęła z aktówki dwie fotografie. Opuściła je w rękach, trzymając awersem ku sobie. Najważniejsze było odpowiednie wyczucie chwili. Pani mecenas, dobiegł ją zniecierpliwiony głos sędziego. Czekamy. Belen Vasquez, klientka Mai, została wielokrotnie potwornie pobita przez swojego męża Eliana Vazqueza, co potwierdzały wyniki obdukcji. Któregoś ranka, przed kilkoma miesiącami, czara wreszcie się przelała. Belen zadźgała męża we śnie i odcięła mu głowę sekatorem. Do wieczora jeździła swoim zielonym Hyundajem elantrą z odciętą głową na desce rozdzielczej. Albo nikt jej nie zauważył, albo nikt nie chciał się wtrącać. W końcu zatrzymał ją patrol za przejechanie na czerwonym, ale zdążyła upchnąć głowę w schowku na rękawiczki. Z perspektywy Mai dobra wiadomość była taka, że prokuratura na poparcie oskarżenia miała tylko jeden fizyczny dowód. Zła wiadomość. Tym dowodem była głowa. Jestem gotowa, wysoki sądzie. Maja uspokajająco położyła dłoń na ramieniu klientki, po czym powoli podeszła do miejsca przeznaczonego dla świadka, które zajmował Jason Shaw, funkcjonariusz policji Los Angeles. Wpięty w klapę granatowego munduru medal za wybitną służbę, aż bił po oczach. Sierżencie Shaw, co się wydarzyło, gdy zatrzymał pan samochód pani Vasquez? Proszę pani, jak już mówiłem, mój partner został za samochodem pani Vasquez, a ja podszedłem do okna kierowcy. Zatem był jednym z tych gliniarzy, którzy jej paniowali, nie znosiła tego. Nie dlatego, że miała 36 lat, co prawdopodobnie zaliczało ją do grona pań, lecz dlatego, że była to jawna próba jej zdyskredytowania. Założyła za ucho kosmek krótkich, ciemnych włosów. I kiedy podszedł pan do okna, zobaczył pan panią Waskes siedzącą na fotelu kierowcy, tak? Tak, proszę pani. Czy poprosił ją pan o prawo jazdy i dowód rejestracyjny? Tak, proszę pani. Czy je pan otrzymał? Tak, proszę pani. Czy poprosił pan panią Waskes o coś jeszcze? Zapytałem ją, czemu ma zakrwawione ręce, urwał na chwilę. Proszę pani. I co odpowiedziała panu pani Waskes? Powiedziała, że zacięła się w kuchni. Czy zaprezentowała jakiś dowód na poparcie swoich słów? Tak, proszę pani, pokazała mi zabandażowaną prawą dłoń. Czy zapytał ją pan o coś jeszcze? Poprosiłem, żeby wysiadła z samochodu. Dlaczego? Bo miała zakrwawione ręce. Czy nie udzieliła panu wiarygodnej odpowiedzi na zadane pytanie? Chciałem się upewnić. Dlaczego chciał się pan upewnić, skoro pani Vasquez udzieliła panu wiarygodnej odpowiedzi? Show spojrzał na nią tak, jakby była nauczycielką, pełniącą dyżur na korytarzu, która wysyła go do dyrektora za drobne przewinienie. Przeczucie odparł. Mai zrobiło się go żal. Biedny gość, prokuratura nie przygotowała go wystarczająco. Bardzo przepraszam, ale czy może pan opisać bardziej szczegółowo swoje przeczucie? Być może dostrzegałem kawałek głowy, pogrążał się coraz bardziej. Być może, powtórzyła powoli Maja, dostrzegł pan kawałek głowy? Było ciemno, przyznał Shaw, ale może podświadomie zobaczyłem włosy, w sensie włosy na głowie wystające ze schowka na rękawiczki. Zerknął na prokuratora, który w milczeniu drapał się po białej brodzie. Na jego oczach Shaw własnoręcznie detonował akt oskarżenia. Czas na zdjęcia. Maja uniosła ręce, trzymając w każdej dłoni jedno z nich. Dwie fotografie pokazywały pod różnym kątem ludzką głowę wciśniętą do samochodowego schowka. Elian Vasquez miał włosy obcięte na jeża i cienki, niechlujny wąsik pokryty zakrzepłą krwią. Na policzku rysowała się karmazynowa smuga. Głowa najwyraźniej wykrwawiła się gdzie indziej, po czym została wciśnięta do schowka w którym leżały już stare dowody, opłaty ubezpieczenia i wymięta książka obsługi pojazdu. Czy zrobił pan te zdjęcia rzeczonego wieczoru? Wręczyła mu fotografię. Tak, proszę pani. Czy pokazują, że głowa znajduje się całkowicie wewnątrz schowka na rękawiczki? Głowa jest w schowku, proszę pani. Czy schowek był zamknięty, gdy poprosił pan panią Waskę o to, aby wysiadła z samochodu? Tak, proszę pani. Więc w jaki sposób mógł pan być może dostrzec głowę, skoro znajdowała się całkowicie w schowku? Nie wiem, ale przecież znaleźliśmy ją tam podczas przeszukania samochodu. Nie powie mi pani, że jej tam nie było, bo była. Pytam o to, dlaczego w ogóle zapadła decyzja o przeszukaniu samochodu. Ta kobieta miała krew na rękach. Czy nie powiedział pan przed chwilą, że być może dostrzegł pan włosy wystające ze schowka na rękawiczki? Mogę poprosić protokolanta, by odczytał panu ten fragment zeznania? Nie, chodzi mi o to, że tam była krew. Może zauważyłem włosy? Nie wiem. Jak już powiedziałem, to była kwestia intuicji. Maja podeszła bardzo blisko przesłuchiwanego świadka. Albo, albo. Czy przeszukał pan samochód pani Vasquez, bo zauważył pan jakiś fragment odciętej głowy, co jest niemożliwe? Czy też przeszukał go pan dlatego, że pani Vasquez miała krew na rękach? Co uzasadniła w sposób absolutnie zgodny z prawem? Szo wyraźnie się zagotował, próbując znaleźć przekonujące wyjaśnienie. Dopiero teraz zrozumiał, jak bardzo wtopił. Maja zerknęła na prokuratora, który pocierał skronie. Wyglądał, jakby miał atak migrany. Prokurator podjął heroiczną próbę ustalenia z Szołem spójnej wersji jego opowieści, ale mleko już się rozlało. Sędzia nakazał obu stronom przygotować do następnego poniedziałku streszczenia stanowisk procesowych. Na ich podstawie miał podjąć ostateczną decyzję w sprawie dopuszczenia odciętej głowy jako dowodu w postępowaniu. Maja usiadła obok swojej klientki i szepnęła, że przesłuchanie poszło znakomicie. Super, burknęła Belen, ale nie podniosła wzroku. Nie była jeszcze gotowa świętować. Maja doceniała jej ostrożny pesymizm. Woźny wyprowadził Belen z sali sądowej i odprowadził ją do aresztu. Sekretarz sądowy ogłosił kolejne przesłuchanie. Prokurator podszedł niepostrzeżenie. Jeśli doprowadzisz do odrzucenia głowy jako dowodu w sprawie, zgodzę się na nieumyślne pozbawienie życia. Maja wykrzywiła się pogardliwie. Jeśli przegrasz głowę, przegrasz ciało w kuchni i sekator w szufladzie. Nie będziesz miał żadnego namacalnego dowodu, który łączyłby moją klientkę ze śmiercią jej męża. Męża, którego zabiła. Widziałeś świadectwa obdukcji? Połamane żebra? Połamaną szczękę? Jeśli chcesz upierać się przy samoobronie, proszę bardzo. Jeśli chcesz dowodzić, że jej mąż zasługiwał na śmierć, może nawet przekonasz ławę przysięgłych. Ale wyłączenie głowy jako dowodu w postępowaniu? Serio? Ona nie pójdzie do więzienia. Mowy nie ma. Na dziś możesz dostać nieumyślne narażenie życia i zdrowia, które już odsiedziała. Możesz też spróbować szczęścia w przyszłym tygodniu, już po ogłoszeniu decyzji. Maja skinęła głową w kierunku sędziego. Pozwalam ci obstawić zakończenie. Prokurator mruknął w krawat coś o potrzebie uzyskania zgody przełożonego i odszedł niepewnym krokiem. Maja wsunęła fotografię do aktówki i z satysfakcją ją zatrzasnęła. Na korytarzu pod salą sądową roiło się od ludzi. Pod sklepieniem odbijały się echa dziesiątek rozmów. Sądowe korytarze stanowiły jedno z tych nielicznych już miejsc, gdzie wciąż jeszcze mieszały się wszystkie warstwy społeczne. Po marmurowej podłodze przechodzili bogaci i biedni, starzy i młodzi, przedstawiciele wszystkich możliwych ras i narodowości zamieszkujących Los Angeles. Pospiesznie wracając do biura, z przyjemnością udała się na chwilę unieść tej demokratycznej masie. Maja? Głos dobiegł z za jej pleców. Rozpoznała go w jednej sekundzie. Ale to nie mógł być on, prawda? Wzięła wymuszony wdech i odwróciła się. Po dziesięciu latach stanęła znów twarzą w twarz z Rickiem Leonardem. Nadal był szczupły, wysoki i nosił okulary, chociaż srebrzyste, druciane oprawki z ostatnich lat studiów zamienił na grube czarne ramki obytego profesjonalisty. Wciąż ubierał się bardzo elegancko. Dziś padło na jasno szary garnitur. Musiał mieć pod czterdziestkę, był tylko trochę starszy od niej. To okrutne, ale przez te dziesięć lat tylko wyprzystojniał. Przepraszam, miał spokojny głos, z którego biła pewność siebie. Nie chciałam cię wystraszyć. Przypomniała sobie jego wcześniejszą, nieporadną nieśmiałość. Teraz nosił się jak człowiek, który wreszcie poczuł się dobrze we własnej skórze. Ją natomiast ogarnął przemożny niepokój. Co ty tu robisz? Możemy porozmawiać? W ciągu minionej dekady setki razy była prawie pewna, że go widziała w sklepie spożywczym, w restauracji, a raz, co już całkiem nieprawdopodobne, na pokładzie samolotu lecącego do Seattle. Za każdym razem oblewała się zimnym potem, nim zdążyła przekonać samą siebie, że ma zwity. Jaka była szansa wpaść na niego przypadkiem w supermarkecie? A teraz stał przed nią. W budynku sądu, we własnej osobie. Głupawo powtórzyła pytanie: Co ty tu robisz? Próbowałem się dobić do ciebie mailowo i telefonicznie, to znaczy do biura, ale bezskutecznie przyszedłem porozmawiać. Nie przekazano jej żadnej wiadomości, lecz oczywiście nie było w tym nic dziwnego. Jej asystentka dostała bardzo szczegółowe wytyczne miała przerwać połączenie z każdym, kto próbowałby się dowiadywać przez telefon czegokolwiek na temat tamtej sprawy. Sama Maja ustawiła filtr antyspamowy w taki sposób, by eliminował wszystkie wiadomości zawierające nazwiska kluczowych w tamtej sprawie postaci. Dom kupiła na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, aby jej nazwisko nie trafiło do rejestru nieruchomości. Jej adres nie figurował w książce teleadresowej. Osiągnęła ten poziom niesławy, na którym zupełnie obce osoby wiedziały o niej tylko jedną, za to bardzo konkretną rzecz. Czasem wyobrażała sobie, jakby się czuła jako aktorka uwikłana w skandal albo polityk, który wypadł z łask. Nadużycia tych ludzi skatalogowano i udostępniono do wiadomości publicznej, umożliwiając ich wyszukanie po słowach kluczowych. Stanowili otwartą księgę niegodziwości. Tymczasem wszystkie grzechy Mai pozostały rozkosznie prywatne. Z jednym wyjątkiem. Gdy tylko ktoś się orientował, kim jest Maja, chciał rozmawiać już wyłącznie o tym. Praktykanci ubiegający się o pracę wtrącali znaczące napomknienia w rozmowach kwalifikacyjnych, potencjalni narzeczeni robili aluzję już na pierwszej randce. Na urodzinach przyjaciół nie siadała za stołem w rogu pomieszczenia, by nigdy więcej nie dać się złapać w pułapkę i nie musieć udawać rozbawienia nieśmiesznymi żartami znajomych znajomych. Zrobiła co mogła, by zostawić tamtą sprawę za sobą. Okazało się, że to za mało. Przesłuchania dowodowe toczyły się przy drzwiach otwartych. Jej nazwisko musiało trafić na wokandę. Dla Rika nie było lepszego sposobu znalezienia jej, niż zjawienie się właśnie w tym miejscu. O czym chcesz porozmawiać? zapytała, udając, że się nie domyśla. Zbliża się rocznica, odparł. Nie myślałam o tym, skłamała. 19 października minie dokładnie 10 lat, odkąd Bobby Nock został uznany niewinnym zamordowania Jessica Silver. Zauważyła, jak starannie dobrał stronę bierną. Wiedziała jednak aż za dobrze, kto uznał niewinność Bobiego Noka konkretnie dwanaścioro ludzi wśród nich byli Maja i Rick. Przed dziesięciu laty, zanim jeszcze została prawniczką i zanim po raz pierwszy znalazła się w sali sądowej, przyjęła wezwanie do stawienia się w charakterze członki ławy przysięgłych. Zaznaczyła odpowiedni kwadracik i wrzuciła do skrzynki pocztowej opłaconą zawczasu przesyłkę, po czym spędziła pięć miesięcy, tyle trwał proces i obrady ławników, z Rickiem i całą resztą, odizolowana od świata zewnętrznego. Nikt z nich nie był przygotowany na kontrowersje, jakie wzbudził wydany werdykt. Dopiero po zakończeniu przymusowego odosobnienia, Maja dowiedziała się, że 84% Amerykanów było przekonanych, że Bobby Nock zamordował Jessica Silver. Zatem 84% Amerykanów uważało, że Maya i Rick puścili wolno człowieka, który zamordował dziecko. Zaczęła wtedy szukać innej kwestii, w której 84% populacji osiągałoby jednomyślność. Odkryła, że zaledwie 79% Amerykanów wierzy w Boga. Pocieszyła ją informacja, że najmarniej 94% podzielało przekonanie, że lądowanie na Księżycu było faktem. Pod karcącym spojrzeniem opinii publicznej, Rick, jako pierwszy z przysięgłych, skapitulował. Wystąpił chyba we wszystkich programach telewizyjnych, w każdym z nich wylewnie przepraszając. Błagał o wybaczenie rodzinę Jessica Silver. Wydał książkę o swoich przeżyciach, w której całą winę za niesprawiedliwy werdykt zrzucił na Maję. Oskarżył ją, że zmusiła go do uniewinnienia oskarżonego, choć od początku był w głębi ducha przekonany, że tamten jest mordercą. Potem jeszcze kilkoro przysięgłych odżegnało się od wydanego wyroku. Większość, podobnie jak Maja, zachowała milczenie. Chcieli przeczekać. Czasem żałowała, że nie wyrzuciła tego wezwania do kosza, jak zrobiłby każdy normalny człowiek. Wszystkie stacje informacyjne planują programy wspomnieniowe, ciągnął Rick. CNN, Fox, MSNBC, do tego 60 Minutes w CBS News i część innych programów publicystycznych – to dość zrozumiałe, zważywszy na to, z jaką uwagą śledzono tamten proces i na to, co wydarzyło się od tamtej pory. W ciągu tych lat wielokrotnie rozmawiała o tamtym procesie z rodzicami, z przyjaciółmi, których wskutek jej niesławy zrobiło się jakby mniej, z wieloma psychoterapeutami. Ogólnie opisała swoją sytuację partnerom z zatrudniającej ją kancelarii i podzieliła się kilkoma błahymi szczegółami z częścią swoich klientów. Natomiast przez dziesięć lat ani razu nie omawiała tamtej sprawy publicznie. Nie będę rozmawiać o tym, co się wydarzyło, powiedziała. Ani w CNN, ani w 60 Minutes. Nie zamierzam o tym dyskutować nawet z tobą. Zamknęłam ten rozdział. Słyszałaś kiedyś o Morderczym Mieście? Nie. To podcast. Ma bardzo wysoką słuchalność. No i? Robią serię dokumentalną dla Netflixa. Osiem godzin. Adaptację podcastu. Maja pomyślała o wszystkich godzinach jej życia, które pochłonęła sprawa Jessica Silver. Cztery miesiące procesu, potem trzy tygodnie burzliwych dyskusji. W okresie izolacji rozstawała się z tą sprawą tylko we śnie. Ale gdy pomyślała o pokoju w hotelu Omni, w którym nocowała, doskonale zapamiętała każdy fragment tapety w irysy, każdy centymetr kwadratowy beżowego dywanu. Miała wrażenie, jakby cała ta sprawa zawłaszczyła również jej sen. Czasem dla zabicia czasu rozwiązywała wymyślone zadania matematyczne. Dwadzieścia tygodni razy siedem dni w tygodniu, razy 24 godziny dziennie to. Nadal potrafiła podać wynik tego mnożenia z pamięci. Kto ma ochotę poświęcić kolejne osiem godzin życia na zastanawianie się, co przytrafiło się Jessica Silver? zapytała. Mnóstwo ludzi. Jednym z nich jestem ja. Bierzesz udział w tym podcaście? W serii dokumentalnej. Pomagam producentom. Próbuję zebrać nas wszystkich. Wszystkich razem. Całą ławę przysięgłych. Mai zrobiło się niedobrze. Moglibyśmy już z pewnej perspektywy opowiedzieć o tym, co się naszym zdaniem wydarzyło, wyjaśnił Rick. A wiedząc to, co wiemy, zawiesił głos, jakby już byli na antenie. Czy dziś także zagłosowałabyś niewinny? Maja uświadomiła sobie nagle obecność wszystkich tych ludzi przepychających się obok nich korytarzem. Wszystkich tych obcych ludzi, którzy przyszli do budynku sądu po sprawiedliwość, rozgrzeszenie lub zadośćuczynienie. Nie, dzięki odparła. Rozmawiałem z pozostałymi. Są gotowi przyjść. Wszyscy? Karolina zmarła. Nie wiem, czy dotarła do ciebie ta informacja nie dotarła. Podczas procesu Karolina Kansio była już po osiemdziesiątce. Mimo to Maja się zawstydziła, że po wszystkim, co razem przeszły, tak bardzo straciła zainteresowanie jej losem. Dwadzieścia tygodni razy siedem dni razy dwadzieścia cztery godziny. Ale Maja od lat nie rozmawiała ani z Karoliną, ani z nikim z pozostałych. Jak? Kiedy? Rak. Cztery lata temu. Tyle wiem od rodziny. Rick wzruszył ramionami. Natomiast Wayne powiedział producentom nie, a dokładnie nie kurwa. Wayne Russell. Maja zastanawiała się, czy po tym wszystkim zdołał się w ogóle pozbierać. Miała nadzieję, że tak. A jeśli był tym samym człowiekiem, którego widziała pod koniec obrad, to na pewno lepiej dla niego, żeby się trzymał od tego z daleka. Ale cała reszta, ciągnął Rick. Pozostała ósemka. Wszyscy zdecydowali się przyjść. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Przyszedłem cię prosić, żebyś do nas dołączyła. Nie. Popełniliśmy błąd. Przeczytałam twoją książkę. Masz prawo dowolnie długo zadręczać się wyrzutami sumienia, ale mnie do tego nie mieszaj. Nie zdołała powstrzymać wybuchu gniewu. Kilkoro obcych ludzi zerknęło na nich i pospiesznie zajęło się własnymi sprawami. Zginęła dziewczyna, powiedział Rick z powagą, którą Maja znała aż za dobrze. A zabójca uniknął kary, bo popełniliśmy błąd. Nie męczycie to? Nie chciałabyś w jakiś sposób tego odkupić? Nawet gdybym była przekonana, że Bobby jest winny, a wcale nie jestem, to nie ma tu już nic do zrobienia. Trzeba żyć dalej. Rick rozejrzał się po korytarzu. Jesteś obrończynią w sprawach karnych. Pracujesz w tym samym budynku, w którym odbywał się proces Bobiego. Żyjesz dalej, całe dwa piętra wyżej. Żegnam. Odkryłem coś. — Co? — przeprowadziłem własne śledztwo. Nie zaskoczył jej. Wiedziała lepiej niż pozostali, jaki potrafi być zawzięty. Kiedy się na coś uparł, zwłaszcza gdy chodziło o jakąś niesprawiedliwość, nigdy nie odpuszczał. Ale w przypadku Jessica Silver nie był jedyny. Majątek jej rodziców, Lou i Elaine, wart był trzy miliardy dolarów. — Jasna cholera — pomyślała Maja. — Teraz już pewnie ze dwa razy więcej. Lou Silver był właścicielem niebagatelnej części nieruchomości w hrabstwie Los Angeles. Śledztwo dotyczące zniknięcia jego córki prowadzili najlepsi z najlepszych. Przy tej sprawie pracowały dziesiątki śledczych z policji Los Angeles, powiedziała. FBI. Do miasta zwalili się dziennikarze z całego świata. Przypadkowi ludzie gromadzili i weryfikowali informacje przez okrągłą dobę. Do tego zespoły prawników po obu stronach, armie blogerów, youtuberzy i ich teorie spiskowe, i jeszcze. Maja ugryzła się w język. Nie mogła pozwolić sobie na to, by znów dać się wciągnąć. Nie ma więcej dowodów. A ja coś znalazłem. Co? Przejdź na nagranie. Co znalazłeś? Podszedł bliżej, poczuła na policzku ciepło jego oddechu. Nie mogę ci teraz powiedzieć. Blefujesz. To skomplikowana sprawa, delikatna. Słuchaj, po prostu przyjdź na nagranie, a ja pokażę wszystkim, nam wszystkim, bezsporny dowód na to, że Bobby Nock zabił Jessica Silver. Maja zajrzała mu w oczy i zrozumiała, jak bardzo Rick tego potrzebuje. Był absolutnie przekonany, że popełnili niewybaczalny błąd. Ona sama nie wiedziała, czy Bobby Nock zabił Jessica Silver. Na tym to wszystko polegało. Nie wiedziała wtedy i nie wiedziała teraz. Dlatego go uniewinniła. Nie dlatego, że był niewinny, lecz dlatego, że nie było dość dowodów, by mieć pewność. Przekonywała, że lepiej puścić wolno dziesięciu winnych, niż niesłusznie skazać niewinnego. Może Rick naprawdę był przekonany, że znalazł wreszcie niepodważalny dowód, ale Maja już dawno straciła wiarę w jego istnienie. Od dziesięciu lat uczyła się żyć z wątpliwościami. Rick, jeśli kiedykolwiek miał się uwolnić, musiał nauczyć się tego samego. Kiedyś był dla niej ważny. Jego twarz nie powinna przyprawiać jej omdłości. Był dobrym człowiekiem, zasługiwał na szczęście. Wiedziała, że nie znajdzie go na zgliszczach sprawy Jessiki Silver. Powodzenia, powiedziała cicho. Mam nadzieję, że ci to pomoże. Ale ja nie wezmę w tym udziału. Odwróciła się i odeszła. Nie obejrzała się za siebie. Gabinet Mai w kancelarii Kentwell and Mayers znajdował się na 34. piętrze, należącego do firmy Śródmiejskiego Biurowca. Usiadła przy biurku, modernistycznym meblu z połowy wieku, który jej asystentka wybrała z katalogu mebli biurowych. Trudno było jej się skupić. Odwróciła się do okna i ogarnęła spojrzeniem panoramę nowego śródmieścia, skupiska nowoczesnych wysokościowców rozdzierających niebo. Jeszcze dziesięć lat temu połowa z nich nie istniała. Ile z nich należało do Lou Silvera? Błękitne niebo nad Los Angeles wyglądało na prastare, wręcz odwieczne. Tej samej barwy dziś i jutro, w tym samym odcieniu błękitu co dziesięć lat temu, gdy pewnego popołudnia zniknęła pewna nastolatka, niecałe dwa kilometry dalej. Ludzie na okrągło powtarzali, że Los Angeles nie ma żadnej świadomości historycznej. Ale Maja wiedziała, że jest wprost przeciwnie. Los Angeles samo w sobie stanowiło kapsułę czasu, opakowaną i zachowaną na wieki w niezmiennej skorupie niebiańskiego błękitu. Masz chwilę? W otwartych drzwiach stał Craig Rogers. Miał na sobie ciemny, idealnie skrojony garnitur. Siwizna przyprószyła na skroniach krótko przystrzyżone włosy. Gdy zaczęła dla niego pracować, musiała zajrzeć do jego CV, by sprawdzić, ile ma lat. Bliżej trzydziestki czy pięćdziesiątki, bo na oko nie sposób było zgadnąć. Wreszcie odszukała informację, w którym roku ukończył studia i przeliczyła. Miał pięćdziesiąt sześć lat. W młodości bronił praw obywatelskich. Był jednym z tych czarnych adwokatów z misją, którzy w latach osiemdziesiątych zakładali sprawy z powództwa cywilnego brutalnym, skorumpowanym funkcjonariuszom policji Los Angeles z Rampart Division. W latach dziewięćdziesiątych pracował z NWCP Legal Defense Fund przy sprawie Thomas przeciwko hrabstwu Los Angeles. Teraz był starszym partnerem w kancelarii Kentwell and Mayers. Czy się sprzedał? Może, ale z pewnością nie tanio. W Kentwell and Mayers dysponował niezrównanymi zasobami, które mógł poświęcić sprawom uznawanym przez niego za istotne. – Jasne, wchodź! – zamknął drzwi i usiadł. Jeśli prokurator pracujący przy sprawie Belen Vazquez pominął ją i złożył propozycję ugody bezpośrednio Krajgowi, zamorduje sukiń syna. Z naszym działem PR skontaktowali się producenci czegoś o nazwie Miasto Morderców, powiedział Craig. Powinna się była domyślić, że nie pozbędzie się Rika tak łatwo. To oczywiste, że zwrócił się do jej szefa. Robią ośmiogodzinny serial dokumentalny na temat sprawy Jessica Silver i chcą, żeby wzięli w tym udział wszyscy ówcześni przysięgli, włącznie ze mną. A więc rozmawiali z tobą? Pokrótce opisała poranną sesję z Rikiem. Craig sprawiał wrażenie zadowolonego. Doskonale. Rozumiem, że się pojawisz. Odmówiłam. Zmarszczył brwi. Mogę zapytać o powód? Nie uważam, żeby w tej sprawie mogły pojawić się jakieś nowe dowody, nawet jeśli Rick przedstawia się jako domorosły detektyw. Fakty ustalono już dawno: krew, DNA, zapisy z monitoringu, logowania do nadajników BTS, niedwuznaczne SMSy. wciąż miała to wszystko w pamięci. Kości ogryziono do czysta. Sądziłem, że nie odnaleziono ciała. W przenośni. Craig odchylił się na krześle, jakby chciał dać do zrozumienia, że te kości nie muszą być przenośnią. — Nie ma takiej możliwości, żeby Rick Leonard znalazł ciało Jessica Silver — powiedziała Maja. — Abstrahując od tego, czy jest amatorem czy zawodowcem, jak dziesięć lat grzebiesz w jakiejś sprawie, właśnie dlatego sugerowałbym, żebyś wzięła w tym udział. — Zdefiniuj sugerowałbym. — Wybór należy do ciebie. Oświadczył Craig. Ludzie mówili tak tylko wówczas, gdy nie należał. Możesz postąpić, jak uznasz za stosowne. A zatem nie mogła. Firma stoi za tobą murem. Maja doskonale wiedziała, że rola, jaką odegrała w procesie Bobiego Noka, była jednym z powodów, dla których zatrudniono ją w Kentwell and Meyers. Czy pomagało jej to pozyskiwać klientów? Jasne, że tak. To był jeden z elementów jej oferty. Wielu obrońców w sprawach karnych odgrywało wcześniej rolę oskarżycieli, ale Maja zasiadała w ławie przysięgłych i to podczas jednej z najgłośniejszych spraw. Nie reprezentowała strony przeciwnej, lecz sam wymiar sprawiedliwości. Któż mógł lepiej od niej wiedzieć, jak ława przysięgłych podejmuje decyzję? Który oskarżony, winny czy nie, nie chciałby skorzystać z porady prawnej kobiety odpowiedzialnej za uniewinnienie Bobiego Noka? Owszem, werdykt pomógł Mai wślizgnąć się do palestry, ale to nie werdykt ukończył na 11 pozycji studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. To nie werdykt przeprowadził kilkudziesięcioro klientów przez zasieki ugody sądowej i to nie werdykt uzyskał uniewinnienie we wszystkich czterech sprawach zakończonych formalnym procesem. To nie werdykt w ciągu trzech lat awansował na partnera kancelarii, a zważywszy na wszystko, co werdykt wyrządził jej na przestrzeni lat, nie czuła się zobowiązana przepraszać za parę drobiazgów, które jej załatwił. Wszyscy już i tak są zdania, że Bobby to zrobił, powiedziała Maja. Kogo obchodzi, co Rick Leonard powie po raz setny w programie telewizyjnym? Jesteś partnerem w kancelarii, co oznacza, że wszystko, co się o tobie mówi, rzutuje na pozostałych partnerów. W kwestii postawy etycznej stoimy za tobą murem, dlatego zachęcałbym cię, żebyś i ty za sobą stanęła. Craig miał imponującą umiejętność formułowania swoich życzeń w taki sposób, by człowiek nabrał przekonania, że działa we własnym interesie. Ale tak naprawdę zasygnalizował, że kancelaria będzie bronić swojej reputacji, która mogłaby zostać nadszarpnięta w skutek udziału Mai w postępowaniu, na którym Kentwell and Mayers nie zarobili ani centa. Obstawać przy swoim przez dziesięć lat dla zasady to jedno, powiedziała. Ale wejść na idiotkę, która broni głupiej decyzji nawet wówczas, gdy w obliczu nowych dowodów jest ona nie do obrony, to co innego. Wszyscy staramy się uczyć na błędach, prawda? Odparł Craig. Ironia losu polegała na tym, że gdyby Rick Leonard faktycznie dysponował dowodami jednoznacznie obciążającymi Bobiego Noka, a Maja publicznie by przeprosiła, jej wizerunek uległby ociepleniu. Niektórzy obrońcy bywali zatwardziałymi apologetami zabójców, ale nie Maja. Mogłaby niebezpodstawnie utrzymywać, że dokonuje oceny materiału dowodowego bezstronnie, choćby wymuszało to na niej zmianę stanowiska. Wchodziłaby na salę sądową otoczona nimbem osoby uczciwej i rzetelnej. Wystarczyłoby, gdyby, zapoznawszy się z tajemniczymi nowymi dowodami, przyznała, że nie miała racji. Nie skomentowała notatki ze szczegółami, którą wręczył jej Craig. Termin zjazdu przysięgłych wyznaczono za miesiąc. Ławników po raz kolejny zaproszono do hotelu Omni przy Olive Street, tego samego, w którym zostali odizolowani od świata na czas procesu. Ani razu podczas tej rozmowy Maja nie wypowiedziała słowa tak. Słuchała tylko i kiwała głową, próbując odsunąć od siebie drażniące poczucie, że złapano ją w pułapkę. Wreszcie Craig wstał. Zerknął na jej biurko i skrzywił się. To głowa męża Belen Vazquez? Zanim przyszedł, zdążyła rozłożyć fotografię. Tak. Słyszałem, że proponują nieumyślne narażenie życia i zdrowia. Dobra robota. Kiedy wyszedł, Maja przez dłuższą chwilę siedziała bez ruchu, bębniąc palcami o gładką powierzchnię makabrycznych zdjęć. Co pomyślałaby o nich przed dziesięciu laty? Poważna, naiwna, 26 latka, wchodząca wówczas pierwszy raz w życiu na salę sądową, była kimś zupełnie innym, kogo Maja z trudem wydobywała z pamięci, niczym osobę poznaną niegdyś na przyjęciu. Ta sprawa nadal budziła jej gniew. Tylu było ludzi, na których mogła być wściekła. Sędzia, który zbyt długo trzymał ich w odosobnieniu, prawnicy, którzy podstępnie nimi manipulowali prezenterzy, którzy zmienili ich w żywe płęty programów telewizyjnych, im wszystkim chciała wykrzyczeć w twarz, że to nie ona zabiła Jessica Silver. Twarz Jessiki została na zawsze zatopiona tuż pod powierzchnią jej wspomnień i mogła wynurzyć się w każdej chwili. Moment oczekiwania w kolejce po kawę i nagle się wyłaniała. Błękitne oczy, gładkie policzki, promienny uśmiech. Słynny obrazek ślicznej dziewczyny, która pewnego dnia po prostu zapadła się pod ziemię. Ktokolwiek ją zamordował, był potworem zasługującym na gniew Mai i całej reszty. Lecz to nie zabójca był osobą, na której skupiła się złość siedzącej przy biurku Mai. Obecnym adresatem jej rozgoryczenia była osoba odpowiedzialna za wmanewrowanie jej w tę sytuację Ławniczka 272. Rozdział drugi Rick, 29 maja 2009 roku. Kto do cholery nie potrafi się wyługać zławniczenia? Właśnie tak ujął to tego ranka Gil, z którym Rick Leonard wynajmował na spółkę trzypokojowe mieszkanie. Siedzieli akurat w kuchni. Rick miał 28 lat i robił studia magisterskie. Nigdy dotąd nie wezwano go do zasiadania w ławie przysięgłych, choć pamiętał, że jego ojciec dostał takie wezwanie, gdy Rick był jeszcze dzieckiem. Funkcję ławników pełniło też kilku wykładowców, za których ktoś prowadził wtedy zajęcia. Uczciwie rzecz ujmując, funkcja ławnika wyglądała na problem klasy wyższej. Nawet narzekanie na nią, niedowiary wrobili mnie w ławę przysięgłych, miało w sobie jakiś rys snobizmu. Jak chcesz się wywinąć, to naprawdę nic prostszego, Rick wzruszył ramionami. Równie dobrze mogę to po prostu odwalić, był Maj. Zakończył się semestr wiosenny. Latem Rick miał podjąć pracę w niepełnym wymiarze godzin w pewnym projekcie badawczym dotyczącym niepowodzeń planowania przestrzennego w Brazylii, wskutek których powstały niezarządzalne fawele. Miał czas, a poza tym nie powiedziałby tego Gilowi, czyż nie nadarzała się właśnie sposobność, by uczynić coś naprawdę dobrego? Wymiar sprawiedliwości z pewnością potrzebował ławników poważnie podchodzących do swoich obowiązków. A on, Rick, mimo wielu wad, sprawiedliwość traktował bardzo serio. Obciągnął niebieski sweter, który na jego szczupłych barkach nieco zwisał. Daj spokój, powiedział. To raptem dzień, może dwa. Szybka piłka i po sprawie. Przecież się tam nie pozabijamy, nie? Rick przyjechał pod budynek Sądu Hrabstwa Los Angeles i zastał pod drzwiami zbity tłum dziennikarzy. Uznał prasę i ekipy telewizyjne za zwykły widok, zapewne robili materiały o gwiazdach filmowych, wnoszących zażalenia o niesłusznie wypisane mandaty, albo o DJ-ach przyłapanych na posiadaniu narkotyków i wnoszących o możliwość odrobienia prac społecznych. Poczuł się jak idiota dopiero później, gdy dni zmieniły się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Nie powiązał obecności prasy ze zbliżającym się procesem Bobiego Noka, który miał być sądzony za zabójstwo Jessica Silver. Czy medium mógł się trafić lepszy kąsek? Kilka minut przed dziewiątą rano Rick wszedł do poczekalni dla osób wezwanych do zasiadania w ławie przysięgłych. Umundurowany urzędnik odhaczył jego nazwisko na liście i wręczył mu świstek papieru nadający mu nową tożsamość: ławnika 158. Ze względu na ochronę danych osobowych oraz na pana bezpieczeństwo podczas przebywania w budynku sądu, inne osoby będą zwracać się do pana tylko i wyłącznie pana numerem ławniczym, powiedział urzędnik. Czy to dla pana jasne? Tak. Zatem żadnych imion ani nazwisk, niezależnie od tego, czy porozumiewają się państwo z nami, czy między sobą. Między sobą? Z innymi ławnikami. Po tych słowach urzędnik zwrócił się do kolejnej osoby w kolejce. Rick usiadł i przyjrzał się kilkudziesięciu innym oczekującym. Omiótł spojrzeniem ubrania, gazety, czasopisma, krzyżówki. Dostrzegł nawet kilka thrillerów w miękkiej oprawie. — Kto do cholery nie potrafi się wyługać z ławniczenia? — pomyślał. Zastanawiał się, kto z nich zaserwuje jakieś zręczne kłamstwo, żeby się wymigać. Małe dzieci, obłożnie chorzy rodzice, trudności finansowe, upośledzenia umysłowe — każdy powód był dobry. Wystarczyło złożyć oświadczenie przed sędzią, który raczej nie miał szans czegokolwiek sprawdzić. Wystarczyło skłamać. Zatem ci, którzy się ostaną, kimkolwiek by byli, są uczciwi. Dziewczyna zajęła miejsce obok niego. Miała jasną karnację, krótkie, ciemne włosy i łagodne rysy twarzy, przez co z początku pomyślał, że jest o wiele młodsza od niego. I dopiero po chwili, przyglądając się, jak spokojnie siedzi, uzmysłowił sobie, że musi być w jego wieku. Włożyła granatową spódnicę i elegancką bluzkę w jaskrawych kolorach. Większość pozostałych ławników miała na sobie dżinsy i koszule wyłożone na spodnie. Ona jako jedyna ubrała się tak formalnie. Przez chwilę zastanawiał się, czy jej nie zagadnąć, ale porzucił tę myśl. Nigdy nie miał pomysłu na pociągnięcie rozmowy. Siedzieli w milczeniu, póki dziewczyna nie wypiła ostatniego łyka kawy z papierowego kubka i nie odstawiła go na podłogę obok krzesła. Wstał. Skończyłaś? Dłuższą chwilę chyba zastanawiała się o co pyta. O, tak. Podniósł z podłogi oba kubki i zaniósł je do kosza na śmieci. Miło z Twojej strony, powiedziała, gdy wrócił na swoje krzesło. Wskazał na przyklejony na ścianie plakat z wytycznymi. Pod numerem drugim widniało: Śmieci prosimy wyrzucać do odpowiednich koszy. Po prostu przestrzegam zasad. Zlustrowała go spojrzeniem, prześlizgując się wzrokiem po jego spodniach khaki i odprasowanej koszuli. Widzę, że nie jesteś typem rebelianta. Podniosła plecak i postawiła go sobie na kolanach. Rick zauważył na jednej z kieszonek dużą przypinkę wyborczą Obamy. Przypinka była kwadratowa. Kolorowe, czerwone, białe i niebieskie litery układały się w słowo nadzieja. Rick uniósł swój plecak i pokazał przypiętą z przodu. Identyczną plakietkę. Objął urząd cztery miesiące temu, powiedziała z uśmiechem. Chyba już czas je zdjąć. Fajnie się uśmiechała. Nie wyrzucaj. Za trzy lata będzie jak znalazł. Jezu, potrafisz sobie wyobrazić, że cała ta kołomyja odbędzie się jeszcze raz? Owszem, mogę. Już czuł, że w jej towarzystwie zaczyna z niego wyłazić jakaś krępująca powaga. Byłaś wolontariuszką? Przez kilka weekendów obchodziłam mieszkańców Pensylwanii. Mieszkałam wtedy w Nowym Jorku. Nevada. To znaczy chodziłem od drzwi do drzwi w Nevadzie. Mieszkałam tam. Szanowni Państwo, zawołał urzędnik. Bardzo wam dziękujemy za Waszą służbę na rzecz Los Angeles. Proszę o chwilę uwagi. Za moment odtworzę krótkie nagranie opisujące Wasze obowiązki i odpowiedzialność względem sądu. Z rogu pomieszczenia wyciągnął czarny metalowy wózek, na którym stał stary teleodbiornik. Z wysiłkiem próbował go włączyć, z coraz większą irytacją raz po raz naciskał kciukami przyciski pilota. W końcu na ekran wypłynęła twarz aktora Sama Watersona. No, tego się nie spodziewałem powiedział Rick. Czy to nie jest ten gość z serialu Prawo i porządek? zapytała dziewczyna. Dzień dobry. Powiedział sam Waterson z telewizora. Witamy osoby spełniające obowiązek ławniczy. Razem obejrzeli dziesięciominutowe nagranie, w którym Waterson objaśniał im powagę ich funkcji. Dowiedzieli się, że nie wszystkie kraje, a nawet nie wszystkie demokracje, zapewniają oskarżonym o przestępstwa kryminalne ławę przysięgłych złożoną ze współobywateli. Przykładowo we Francji i w Japonii ława przysięgłych orzeka o stanie faktycznym. W Niemczech zaś rolę ławy przysięgłych odgrywa trzyosobowy zespół złożony z sędziego i dwóch umocowanych politycznie osób bez wykształcenia prawniczego. To za sprawą ławy przysięgłych amerykański system wymiaru sprawiedliwości jest tak cenną i wyjątkową składową amerykańskiego eksperymentu. Sprawowanie funkcji ławnika to jedna z najważniejszych ról, jakie może odegrać obywatel tego kraju. Rick nie dał po sobie poznać, że zrobiło to na nim wrażenie. Po odtworzeniu nagrania urzędnik zaczął wywoływać ich po kolei do wybranych sal sądowych. Ławnik 110, proszę o podejście do stanowiska. Ławnik 110 był starszym mężczyzną, pochodzącym najwyraźniej z Azji. Bez słowa skierował się do wyznaczonej sali. Czemu on to robi, Twoim zdaniem? zapytała dziewczyna, wskazując głową świeżo upieczonego ławnika, który ciężkim krokiem szedł ku drzwiom. Ale co robi? — Spełnia obowiązek zasiadania w ławie przysięgłych. — Przecież tak łatwo się wykręcić. Ludzie, którzy nie wymyślają na prędce jakiejś wymówki, muszą mieć solidny powód, żeby się w to pakować. — Może czują się, no nie wiem, zobowiązani wobec kraju? — powiedział Rick. Dziewczyna z namysłem przyjrzała się starszemu Azjacie. — A może ten gość całe życie napadał na banki? Nigdy go nie złapali. Uwielbia przeciągać strunę, podnosić stawkę, bawić się z policją w kotka i myszkę, więc kiedy dostał wezwanie, nie odmówił sobie wycieczki do sądu, który nigdy nie zdołał wsadzić go za kratki. Może przypisano go do procesu jednego z byłych wspólników, wszystko zostało ukartowane. Widzę tu pewne luki. Niby jakie. Statystycznie rzecz biorąc, prawdopodobieństwo przypisania cię właśnie do tego procesu, w którym chciałbyś uczestniczyć. Ha! powiedział Rick. Teraz już wiem, co tu robisz. Co? Planujesz napad? Odrzuciła głowę i roześmiała się serdecznie. Kilka osób siedzących w pobliżu obejrzało się na nich z ciekawością. Rick naprawdę polubił ten śmiech, lecz natychmiast przywołał się do porządku. Pytanie dziewczyny o imię było wbrew zasadom. Kilka minut później urzędnik wywołał ławnika 111, którym okazał się wyraźnie poirytowany biały mężczyzna, i zgodnie z rozpiską wysłał go do wyznaczonej sali sądowej. Rick i dziewczyna uzgodnili przyciszonymi głosami, że ławnik 111 skorzystał zapewne ze sposobności wzięcia wolnego w pracy, której nie znosił, mając nadzieję, że zdoła w spokoju przeczytać magazyn sportowy. Przez resztę poranka bawili się w ten sposób, wymyślając historię wszystkich wywoływanych ławników i kierujące nimi pobudki. Dziewczyna była dowcipna, a Rick miał poczucie, że jest przy niej zabawny, co było raczej niecodzienne. Zastanawiał się właśnie, jak ją zagadnąć, czy nie zechciałaby zjeść z nim lunchu, gdy urzędnik wywołał ławnika 158. To ja, powiedział Rick. Powodzenia w sprawiedliwym farowaniu wyroków. Ławnik 158, warknął urzędnik. Powodzenia w napadzie, odparł Rick na odchodnym. Okropnie żałował, że nie dowiedział się, jak jej na imię. Dwadzieścia minut później zorientował się, że wpadł w niezłe tarapaty. On i pozostałych ośmioro potencjalnych ławników dostali po czarnym długopisie i kwestionariuszu liczącym kilkanaście stron. Miał odpowiedzieć na setki pytań, lecz już pierwsze z nich pozwoliło mu się zorientować, o jaką sprawę chodzi. Czy kiedykolwiek poznał Pan osobiście lub pośrednio Roberta Noka? Cholera. Zatem miał zostać prześwietlony pod kątem sprawy Jessica Silver. Pytanie numer dwa. Czy kiedykolwiek poznał Pan osobiście lub pośrednio Jessica Silver? Rick przypomniał sobie mgliście wygląd Jessica Silver. Nie mieli z gilem telewizora, ale jej twarz widział dziesiątki razy na ekranach umieszczonych w pubie Mohack Band i wszystkich innych miejscach, w których bywał, gdy miał ochotę poczytać poza domem. Wyglądała tak samo jak reszta ładnych białych dziewczyn, których zniknięcia raportowano przez okrągłą dobę w rozmaitych stacjach telewizyjnych. Blondynka, niebieskie oczy, wiecznie uśmiechnięta, wcielenie posażnej niewinności. Typowa córka typowych rodziców z przedmieścia, będących typowymi odbiorcami tych audycji. To oni byli prawdziwymi ofiarami programów istniejących tylko po to, by przyzwoici obywatele nabrali przerażającego przekonania, że ich spokojna, uporządkowana egzystencja nieustannie wisi na włosku. Nie miało znaczenia, jak mikroskopijne było prawdopodobieństwo zamordowania białego dziecka z zamożnej rodziny zamieszkałej w dobrej dzielnicy. W wiadomościach nie wspomniano, że dziewczyna taka jak Jessica Silver ma większą szansę na to, że trafi ją piorun. Zamiast wyjaśnić, jak rzadko dochodzi do takich zdarzeń, media alarmowały: To mogło przytrafić się tobie. Co godzinę o pełnej godzinie. To mogło przytrafić się twoim dzieciom. Czy Rick miał okazję poznać Bobiego Noka albo Jessica Silver? Nie. Wiedział jednak, że Jessica Silver była biała i zamożna, a Bobby Nok, czarny i spłukany, więc zostanie zjedzony żywcem. W tym momencie człowiek rozsądny skłamałby w formularzu i poszedł do domu. Odpowiedzieć na wezwanie to jedno, ale pełnić funkcję ławnika w procesie bobiego Noka to co innego. Gdyby Rick został wybrany, spędziłby w tym budynku długie tygodnie, może nawet połowę lata. Czy naprawdę był na to gotowy? Miał w zanadrzu tyle poręcznych kłamstw, znajomość z kimś, kto padł ofiarą morderstwa, nienawiść do policjantów tak głęboka, że nie wierzył ani jednemu ich słowu. Mógł rzucić jakąś wariacką uwagę, by uznali go za psychicznego. Spuścił wzrok na arkusz z pytaniami. I z westchnieniem uzmysłowił sobie, że nie umie odpowiedzieć na nie inaczej niż zgodnie z prawdą. Cholera! Półtorej godziny później wprowadzono go na salę sądową. Sędzia kazał mu zająć miejsce w loży przysięgłych, tymczasem oskarżyciel i obrońca zaczęli przeglądać odpowiedzi, których udzielił w kwestionariuszu. Rika zaskoczył widok młodego, czarnego mężczyzny siedzącego na miejscu dla oskarżonych czy to był Bobby Nock? Pierwszy raz mógł mu się dobrze przyjrzeć. Na żywo Bobinok wyglądał jak nastolatek. Był zdecydowanie młodszy od Rika, i nie było to tylko wrażenie, jakie robił zbyt obszerny garnitur, który na nim wisiał. Gość był po prostu chudzielcem. Wzrok spuścił na złożone ręce. Ten dzieciak miał być mordercą? Sędzia, biały, łysiający mężczyzna, o głosie tak cichym, że Rik musiał pilnie nadstawiać uszu, by usłyszeć jego słowa. Powiedział, że czeka go procedura o nazwie WARDIR. To starofrancuski, wyjaśnił sędzia. Oznacza powiedzieć prawdę. Oskarżyciel i obrońca mieli teraz po kolei maglować Rika w sprawie odpowiedzi, których udzielił w kwestionariuszu. Oskarżyciel był przesadzistym facetem, z potrójnym podbródkiem. Przedstawił się jako Ted Morningstar. Roztaczał aurę arogancji płynącej z doświadczenia nabytego na niejednym polu walki. Kiedy zapytał Ricka, czy potrafi wymienić powody, dla których w tym procesie mógłby być stronniczy, Rick odpowiedział przecząco. Kiedy zapytał, czy w tym momencie Rick ma już wyrobioną opinię na temat winy oskarżonego, ten zgodnie z prawdą odparł, że nie. Jednak Rick nie był ślepy. W sali sądowej było czworo czarnych. Oskarżony Bobby Nock, asystentka prokuratora, zajęta studiowaniem kwestionariuszy przy stole oskarżenia, która nie odzywała się ani słowem. Umundurowany policjant pilnujący bezpieczeństwa oraz Rick. Co wiedział na temat oskarżonego? Tylko tyle, że tak jak i on sam, był czarnym mężczyzną z Los Angeles. Jeśli prawnicy uważali, że Rick z tego powodu nie może zachować bezstronności, to już ich sprawa. Wbił wzrok w twarz Bobiego, ale nie zdołał z niej nic wyczytać, jakby patrzył na śnieżący telewizor. Morningstar krążył wokół pytania, które tak naprawdę chciał zadać Rickowi. Pytania będącego spuścizną wszystkich procesów, jakie odbyły się w tej sali sądowej i setkach jej podobnych. Czy pan Rick Leonard, czarny mężczyzna, jest w stanie nie brać pod uwagę tego, że Bobby Nock, obecnie oskarżony o zamordowanie białej dziewczyny, również jest czarnym mężczyzną? Czy pan Rick Leonard potrafi wznieść się ponad to bagno? Erik nie marzył o niczym innym jak o tym, by oskarżyciel zwyczajnie zapytał. Wiedział jednak, że nie może na to liczyć. Pamela Gibson, obrończyni, była młodsza od oskarżyciela. Chuda i koścista, przecięła salę sądową, jak sportowiec biorący udział w dobrze przećwiczonej rozgrywce. O ile ton oskarżyciela można by podsumować słowami: Wszyscy dobrze wiemy, co się tu dzieje, prawda? O tyle jej ton kojarzył się bardziej z. Któż może wiedzieć, co się naprawdę wydarzyło? Kiedy już Morningstar skończył, to obrona stanęła przed koniecznością zadania nie wprost pytania, jak całe to bycie czarnym wpłynie na decyzje podejmowane przez Rika. Czy pan Rick Leonard rozstrzygnie wątpliwości na korzyść oskarżonego, bo łączy was, no wie pan co? Podczas 45-minutowego przesłuchania, Rick tylko raz nawiązał kontakt wzrokowy z Bobim Nokiem. Gibson poprosiła Ricka, by wymienił wszystkie znane mu osoby, które padły ofiarą przestępstw z użyciem przemocy. To była krótka lista. A gdy opowiadał, jak jego matka została napadnięta, gdy miał dziewięć lat, Bobinok spojrzał wprost na niego. Właściwie trudno to nazwać szczególnie brutalnym napadem. Gość po prostu wyrwał jej torebkę i uciekł, doprecyzował Rick, po czym spojrzał Bobiemu prosto w oczy. Wystraszone oczy biednego chłopaka którego wszyscy uznali za zabójcę nastolatki. Czy w tamtym momencie spojrzenie Bobiego było błaganiem o pomoc? Jakimś sygnałem? Czy możesz mi pomóc? Erik nie miał pojęcia i uzmysłowił sobie, że mało go to obchodzi. Ci, którzy sądzili, że on i Bobby Nock mają ze sobą cokolwiek wspólnego, żadnego z nich dobrze nie znali. Rick szczerze powiedział prawnikom, że będzie uczciwy, bezstronny. Przyjrzy się dowodom niezależnie od konkluzji, do jakich go doprowadzą. Ławnik 158, głos sędziego przerwał mu rozmyślania. Zostaje pan włączony w skład ławy przysięgłych. Sędzia poinstruował go, by w budynku sądu nie posługiwał się prawdziwym nazwiskiem i nie podawał pozostałym ławnikom informacji pozwalających go zidentyfikować. Miał stawiać się codziennie o ósmej rano i pozostawać w sądzie do godziny 17. Zabroniono mu wprost czytania jakichkolwiek doniesień prasowych na temat przedmiotowej sprawy. Nie wolno mu było również omawiać jej z kimkolwiek spoza sądu, rodziną przyjaciółmi czy wścibskimi dziennikarzami. Sąd zobowiązany był utajnić jego dane osobowe. Codzienny bezpieczny przyjazd ławników do sądu i powrót do domu regulowała odpowiednia procedura. Więc nie powinno dochodzić do zastraszania go czy napastowania. Czy Rick zrozumiał wszystkie instrukcje przekazane mu przez sędziego? Tak, wysoki sądzie, odparł Rick. I to było na tyle. Woźny sądowy odprowadził Rika do pokoju przysięgłych. Siedziała tam tylko jedna osoba, staruszka, na oko co najmniej 80-letnia. Rick podszedł i przedstawił się. Ławnik 158, numer 106 odparła z wyraźnym hiszpańskim akcentem. Miała na sobie ciemne spodnie z szerokimi nogawkami i jaskrawą bluzkę z długim rękawem. U jej stóp leżała czarna, płócienna torba na ramie. Nadrukowane na niej białe litery układały się w napis DOM TAROTA. — Czy jest pani wróżką? — zapytał Rick. Ławniczka 106 spojrzała na niego, jakby postradał zmysły. — Nie... — gestem wskazał jej torbę. — Dom Tarota... To na sunset, prawda? Przechodziłem tamtędy. Sądziłem, że to zakład wróżbiarski. Kobieta wyglądała na niezadowoloną. Nie wolno nam się dowiadywać niczego na swój temat. Jasne, nie pytałem o nazwisko ani nic, po prostu. Urwał. Nie chciał jej zdenerwować. Usiadł kilka krzeseł dalej. Nie wierzę w przeznaczenie, powiedziała, zagłębiając się na powrót w krzyżówce. Dzień dobiegł już prawie końca, kiedy drzwi otworzyły się do sali, która miała stać się ich drugim domem. Woźny wpuścił trzeciego ławnika. Rick roześmiał się, dziewczyna również. Statystycznie rzecz biorąc, zaczął. Jak sądzisz? Przerwała mu. Czy to część mojego niecnego planu? Ławniczka 106 podejrzliwie spojrzała na Rika i dziewczynę. Znacie się? Zapytała. Od dawna odparł Rick. Ławniczka 106 sprawiała wrażenie zaniepokojonej. Od rana, wyjaśniła dziewczyna. Rick odwrócił się do niej i wyciągnął rękę. Mam na imię. urwał. Przepraszam. Naprawdę musimy się aż tak pilnować? Nie można przedstawić się nawet imieniem? Rick zaangażował się w to, co robili, i jeśli wiązało się to z koniecznością przestrzegania kilku irytujących zasad, gotów był się z tym pogodzić. Sprawiedliwość zasługiwała przynajmniej na tyle. — Ławnik 158 — powiedział. — Miło cię poznać — uścisnęła mu dłoń. Jej palce były miękkie w dotyku. — Ławniczka 272. Rozdział trzeci. Nadzieja. Teraz. — Nazywam się Maja Seal — Powiedziała do asystentki produkcji, która wyszła jej na spotkanie w holu hotelu Omni. Ławniczka 272. Tak, wiem, odparła energicznie asystentka, nie zetkając nawet na listę przypiętą na podkładce, którą trzymała na przedramieniu. Wszyscy są ogromnie podekscytowani pani przyjazdem. Mam na imię Shannon. Maja rozejrzała się po lobby. Był późny ranek, środa. Od pojawienia się Rika na przesłuchaniu dotyczącym dopuszczenia dowodów w sprawie Belen Vasquez minął miesiąc. W ciągu minionej dekady na hotelowych ścianach powieszono inne obrazy, wymieniono umeblowanie i umundurowanie personelu. Wszystko jednak utrzymano w mdłej estetyce właściwej hotelom pod każdą długością i szerokością geograficzną. Zmieniono po prostu odcień nijakości. Przez ostatnie 10 lat nie trudno jej było unikać tego miejsca. Shannon gestem wskazała windy. Może odprowadzę panią do pokoju, by mogła się pani rozgościć. Gospodarze programu wezwą panią na indywidualne nagrania, dziś i jutro rano. Indywidualne? Wywiady, jeden na jednego. Tylko gospodarze i pani. To dwóch na jednego. Shannon sprawiała wrażenie kogoś, kto zastanawia się, czy zrobił coś złego. Wygląda na to, że. zajrzała do rozpiski. Pani indywidualny wywiad mam wpisany na rano, ale osoby, z którymi akurat nie są przeprowadzane rozmowy, zapraszamy serdecznie na spotkanie do restauracji. W dowolnym momencie, zupełnie nieformalne, zarezerwowaliśmy salę w głębi. Oficjalne ponowne głosowanie przeprowadzimy jutro. Czy pozostali już przyjechali? Shannon skinęła głową. Rick Leonard też? I tyle zostało z jej nonszalancji. Całe dwadzieścia sekund zajęło jej zdradzenie się z tym, że się denerwuje. I dlaczego. Lecz z drugiej strony, czemu miałaby się przejmować opinią jakiejś asystentki produkcji na temat poziomu jej zdenerwowania? Shannon chyba nie poświęciła jej pytaniu szczególnej uwagi. Wydaje mi się, że jeszcze nie przyjechał. Od chwili pojawienia się Rika w sądzie, Maja zdążyła go porządnie wygooglować. Nie znalazła jednak żadnych aktualnych informacji na jego temat. Gdzie pracuje, co robi, gdzie mieszka. Nie było go w żadnych przeszukanych przez nią mediach społecznościowych. Znalazła tylko stare zdjęcia i dawną nienawiść, której była obiektem. Oglądając rozpikselowane nagrania z YouTube'a, stare wywiady udzielone przy okazji premiery jego książki, poczuła się na nowo boleśnie dotknięta tym, co powiedział o niej i pozostałych ławnikach. Kiedy będę mogła zapoznać się z nowymi dowodami? Jeśli mam się do nich odnieść, potrzebuję czasu, żeby im się przyjrzeć. Wiem tylko tyle, że Rick Leonard chciałby wywiad z nim przeprowadzić na końcu. Usłyszycie, co ma do powiedzenia, zanim ponownie oddacie swoje głosy. Maja spojrzała na zegarek, zapowiadał się długi dzień. Shannon wyjęła z koperty kartę magnetyczną z zakodowanym kluczem do pokoju i wręczyła ją Mai. Naprawdę bardzo się cieszymy, że pani przyjechała. Spokój 1208 nie zmienił się ani na jotę. Obrazki, biurko krzesła, nawet niski stolik. Jak gdyby to były te same meble, wśród których przez pięć miesięcy budziła się i zasypiała. Przeszło jej przez myśl, że tak musi się czuć zwierzę, które uciekło z zo i trafiło z powrotem do klatki. Przeszła po znajomej wykładzinie w drobny wzorek. Dotknęła wyglansowanych oparć drewnianych krzeseł. Zapatrzyła się na obrazki w ramkach, przedstawiające coś, co przypominało angielskie, pagórkowate krajobrazy. Kiedyś wyobrażała sobie, że biegnie przez te pola, a wiatr smaga jej policzki. Być gdzieś, gdziekolwiek. Wszystko jedno, byle nie tam, gdzie wtedy i teraz, tutaj. Odruchowo ścisnęła trzymaną w ręku kartę magnetyczną. Inaczej niż wówczas, teraz mogła wyjechać, gdyby ją naszła ochota. — Niesamowite, co? — powiedziała Shannon. — Wierność... wierność faktom historycznym to dla nas naprawdę istotne. Maja powiodła palcami po blacie biurka. Nawoskowane drewno błyszczało, ale coś się tu nie zgadzało. Powierzchnia była zbyt gładka. Próbowała wymacać zagłębienie w przedniej krawędzi biurka, wydziobane długopisem którejś nerwowej, bezkresnej nocy. Bezskutecznie. Wyszukaliśmy dostawców umeblowania biurowego, którzy mieli starsze modele tych mebli, wyjaśniła Shannon. Przywieźliśmy je w zeszłym tygodniu. To nie są autentyki? Maja przesunęła opuszkami palców po obrysie skórzanej podkładki do pisania, zamocowanej na blacie. Ten sam producent, ten sam model, ten sam rok. Ściągnęliśmy je z hotelu w Atlancie. Maja stała w makiecie swojego dawnego życia. Sypialnia była identycznie umeblowana. Na jednym z bocznych stolików stał kosz owoców i czekoladek, a obok karteczka z napisem: Dziękujemy, że jesteś z nami. Podpisano: Miasto Morderców. I wtedy to zobaczyła. Tuż obok kosza. Mimowolnie cofnęła się o krok. Na małej kwadratowej plakietce widniał napis: Nadzieja. Białe, czerwone i niebieskie litery rozmazały się i wytarły: Co jest do cholery? Shannon pospiesznie weszła do sypialni. Rozluźniła się, kiedy zobaczyła, na co Maja patrzy. To należało do pani, prawda? Pomyśleliśmy, że to zabawny drobiazg, który przywoła wspomnienia. Nosiłam kiedyś taką plakietkę na plecaku, powiedziała Maja. No właśnie. Pamiętam, jak dzisiaj widziałam ją, kiedy wychodziła pani z sali sądowej po ogłoszeniu werdyktu. Obraz waszej dwunastki, jak odchodzicie, normalnie kultowy, zamilkła na chwilę. Przepraszam. Maja nie mogła oderwać wzroku od przypinki. Nadal ją mam swoją. Przepraszam za określenie kultowy. Kupiliście to gdzieś online, czy co? Na eBayu. Teraz to przedmioty kolekcjonerskie. Kosztowała pięćdziesiąt dolarów. Maja uzmysłowiła sobie, że to, co było niegdyś jej prawdziwym życiem, stało się przedmiotem kolekcjonerskim. Jej wspomnienia zaś pamiątkami. Zostały Utowarowione, zapakowane w pudełka, wystawione na aukcji i sprzedane z niezłą marżą. Wzdrygnęła się. Ale czy sama nie przyłożyła do tego ręki, przyjeżdżając tutaj? Sprzedawała swoją przeszłość, czy też jedyny jej fragment, który kogokolwiek obchodził, część poświęconą przypadkiem czyjejś tragedii. W ciągu lat obserwowała z przerażeniem, jak inni zbijają fortuny na tym, co zrobiła. Sieci telewizyjne, autorzy biografii, dziennikarze posiadający tak zwane dojścia, ilu ludzi wzbogaciło się na morderstwie Jessica Silver? Pewna reporterka New York Timesa osadziła śmierć Jessica w kontekście ogólnokrajowej epidemii przemocy seksualnej względem kobiet i za swoją książkę zainkasowała zaliczkę w wysokości dwóch milionów dolarów. Któż mógł wątpić w jej dobre intencje? Któż by pożałował jej nowego domu z czerwono-brązowego piaskowca w Cobble Hill? A co za słynnym dokumentalistą, który w odcinkowym serialu emitowanym przez HBO z taką pieczołowitością odtworzył długą historię dyskryminacji rasowej przejawiającej się w działaniach policji Los Angeles? Przecież dwie nagrody Emmy i prężnie rozwijająca się firma producencka były jedynie skutkiem ubocznym jego szczerych przekonań, prawda? Nie było na tym świecie sprawy dość nieskazitelnej moralnie, by ktoś nie wykombinował, jak na niej zarobić. Maja widziała w nich wszystkich hieny cmentarne. Lecz teraz, stojąc w telewizyjnych dekoracjach swojego dawnego życia, jak mogła utrzymywać, że jest lepsza? Nie rozgrzeszało jej zrzeczenie się honorarium za występ w programie i przekazanie go anonimowo organizacji dobroczynnej Skidrow, działającej na rzecz bezdomnych. Jeśli wyblakła przypinka w dłoni Mai, dowodziła czegokolwiek, to tylko tego, że jej dobre chęci zdały się psu na budę. Przypomniała, jak niebezpiecznie jest nabrać przekonania, że jest się lepszym niż w rzeczywistości. Ocalona stała się ciekawostką, zardzewiałą łyżeczką wyłowioną z wraku Titanika, przedmiotem studiów badaczy zgłębiających tę niegdyś obiecującą historię. Maja uzmysłowiła sobie, że najbardziej żałuje tej części dawnej siebie, która pielęgnowała nadzieję na to, co miało nadejść, a nigdy się nie ziściło, tęskniła za wyobrażoną przyszłością. Spojrzała na Shannon, zastanawiając się, ile ta dziewczyna może mieć lat? Jakieś dwadzieścia trzy. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka, cała książka do nabycia w